Teraz w kolejnym odcinku jest 6:30 i ja szykuję się już do pracy, ponieważ dzisiaj idę, bo nie nagrywam dla Was weekend jak zawsze, tylko właśnie nagrywam dla Was ten filmik w tygodniu, bo zacznę go teraz i może go dokończę później. Ale właściwie to zaczynam też teraz, bo chcę Wam powiedzieć pewną sytuację. Wczoraj w nocy, właściwie tak już, no już nocy to było, bardzo późny wieczór, tak coś uderzyło właśnie o moje okno, o parapet, był taki olbrzymi huk i zastanawiałam się, co się stało. Myślałam, że coś w domu spadło, ale przejrzałam wszystko i okazało się, że nic się nie stało. Nie wiedziałam w ogóle, co tak uderzyło mocno i myślałam, że może to za oknem. I mi się wydawało, że to w domu, a może to było za oknem. A kiedy dzisiaj rano odsunęłam roletę, to zauważyłam, że na moim parapecie leży zmarły ptak. I nie wiem, naprawdę duży ptak leży na moim parapecie, ale jeszcze co jest okropnego, to nie widzę, żeby miał głowę. Nie wiem po prostu, dlaczego nie ma głowy. Że dziwnie to brzmi, mogę Wam w sumie to pokazać. Tak to niestety wygląda. Nie wiem, co to jest za ptak. Też właśnie, jeżeli się znacie cokolwiek na ptakach, to możecie mi pisać, bo ja nie wiem, czy to może być gołąb, czy to jest, nie wiem, coś innego. Kolorem przypomina sowę, ale nie wiem, czy to jest gołąb. No i nie ma głowy. Nie wiem, dlaczego on nie ma głowy. To jest naprawdę bardzo dziwne. Nie wiem, możecie pisać w komentarzach, jeżeli cokolwiek się orientujecie, czy znacie na ptakach. Ja aktualnie się teraz maluję, bo niedługo będę musiała wychodzić. Chociaż wolałabym zostać w sumie w domu w tym czasie teraz. Dla nas wszystkich niebezpiecznym. No ale to jak wiecie, nie jest to zależne ode mnie. Ja tym nie mogę decydować. Dlatego no muszę iść do pracy. A jeszcze co do tego ptaka, to tak się teraz zastanawiam. Może jednak, nie wiem, może ten ptak to nie jest żywy. Może on jest wypchany i ktoś miał go gdzieś na parapecie zawieszonego i spadł. Ale nie wiem, no wygląda jak żywy. I no najbardziej mnie zastanawia to, że on nie ma głowy, no więc no jak to się stało, że ten ptak nie ma głowy i spadł na mój parapet? Jeszcze tutaj Zuzi włożyłam do miseczki przed wyjściem suszki, to zje jak wstanie. Jest 15:30, ja już wracam z pracy. I byłam tylko w sklepie. Idę już do domu. Bo Maja na pewno czeka, żebym już ją wyprowadziła. Wyszłam z Majką na siku. I tak jak Wam mówiłam, byłam w sklepie i u mnie od dzisiaj, właściwie to nie od dzisiaj chyba, ale dzisiaj ja byłam w sklepie, więc dzisiaj dopiero to zauważyłam, że zmieniło się teraz i w jaki sposób już robi się zakupy. Ponieważ w jednym sklepie, właściwie we wszystkich chyba sklepach jest tak, że wpuszczają tylko po dwie osoby albo po trzy osoby do sklepu. Resztę osób musi czekać przed sklepem i tylko dwie mogą przebywać w sklepie. Pewnie u Was też tak jest, no raczej tak, bo skoro u mnie tak jest w mieście, to pewnie we wszystkich tak i wprowadzili. W związku właśnie z koronawirusem. I jeszcze w jednym sklepie jest jeszcze inaczej. Bo w innym sklepie jest tak, że podają rękawiczki, tak, dla wszystkich klientów mają rękawiczki. Przy wejściu jedna pani rozdaje rękawiczki i można wejść do sklepu tylko w tych jednorazowych rękawiczkach i im robić zakupy. Jest jedna kasjerka, czyli jest to w markecie takim mniejszym. Jedna kasjerka sprzedaje, a jedna rozdaje rękawiczki i pilnie, żeby każdy klient, który wchodzi do sklepu, miał rękawiczki. Więc takie zmiany u mnie we wszystkich sklepach są teraz. Już nie robi się tak normalnie zakupów, tylko właśnie tak jak mówię, po dwie osoby mogą tylko wejść do sklepu. A w tym, co nie po dwie osoby, to właśnie w rękawiczkach. Jestem już w domu, zaraz właśnie będę przegrzewać sobie obiad, który zrobiła moja mama. I jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć odnośnie tego ptaka, którego Wam rano pokazywałam na parapecie. To okazało się, że jest to ptak wypchany, czyli nie był to zmarły ptak, tylko rzeczywiście był to ptak wypchany. Po prostu widocznie ktoś miał taką ozdobę u siebie na oknie, kto mieszka wyżej nade mną, bo jak widzicie, mieszkam w bloku. I po prostu widocznie mu spadł ten ptak, odpadła mu głowa i spadł na parapet i dlatego tak to dziwnie wyglądało, ale nie był to żywy ptak. Był to po prostu wypchany ptak, ozdoba. Ale naprawdę wyglądał jak żywy. Ja dzisiaj na obiad mam makaron z warzywami na patelnię. I to jest mój obiad. I tutaj ktoś już poluje na ten obiad. Majeczka, czy przypadkiem ci coś nie pomyliło? Majeczka, nie wolno. Nie wolno tak robić. Ty masz swoją miseczkę.
Przed chwilą przyszła do mnie paczka, czyli zapasy jedzenia dla Mai. Właściwie przyszły dwie paczki, tylko że w jednym. Więc zaraz oczywiście Wam zrobię open box, pokażę Wam, co kupiłam. No ale w sumie już domyślacie się, bo Wam powiedziałam, że kupiłam zapasy jedzenia właśnie dla Majki. Ponieważ jak wiecie, jest epidemia i boję się, jak to będzie z przesyłkami kurierskimi. Na razie oczywiście one są, ale są z opóźnieniem. Do mnie przyszła paczka z opóźnieniem, miała przyjść już wcześniej, potem była zmiana terminu dostawy. I ja oczywiście to rozumiem, bo wiem, że jest taki czas, że to jest oczywiste, że są różne opóźnienia. Ale boję się, czy nie będą większe później opóźnienia i albo na przykład, że nie będzie gdzieś dostawy. Widzę, że też w sklepach brakuje karm dla piesków, przynajmniej w niektórych internetowych. Dlatego zrobiłam dla Mai zapasy jedzeniowe. No i oczywiście zaraz Wam pokażę. Na początek otworzymy tą małą paczuszkę. Wierzę, że jest tu karma mokra, ale oczywiście zaraz się okaże, co tutaj jest w środku. Więc jednak karma będzie w tamtej paczce, bo widzę, że tutaj są przysmaki, bo jeszcze oczywiście oprócz karmy zamówiłam też zapasy przysmaku. I tutaj są przysmaki z Let's Bite, z Brita. Widzę, że jakieś nowe opakowanie chyba zmienili. Chicken. No i smaku kurczaka i ryby. Jest to zamówienie ze sklepu internetowego Telekarma i te przysmaki kosztowały 7,40. Kolejno zamówiłam kurze łapki. Zawsze się przydadzą. Moje pieski lubią. Będzie trochę dla Mai, trochę dla Sani. Zaraz Wam oczywiście podam cenę. Tylko jeszcze spojrzę na kartkę, jaka jest cena. Te łapki kosztowały 3 zł. Łapki oczywiście kurczaka. Z macet. Następnie jeszcze kostkę kupiłam dla Mai. Też jest u nas firmy Macet. I ta kość kosztowała 2,60. A tak w sumie fajnie, że akurat w dwóch paczuszkach jedna, jakby jedno zamówienie. Ale no myślę, że dlatego, żeby się karmy się nie zmieściły. No je już sama otwierasz. I dalej to są gryzaczki z Macet, gryzaki wołowe. I ta paczka kosztowała 3,70. To pudełeczko jest już puste, więc teraz weźmiemy się za otworzenie tego pudełka. I tutaj mamy zapas mokrej karmy z Animondy w takim też opakowaniu całym. Więc zaraz to opakowanie otworzę. A to muszę chyba też nożyczek do tego użyć. I Wam pokażę, jakie karmy dla niej zamówiłam. I już Maja, patrzymy, co tutaj przyszło. Ale dużo karm. Jedna w ogóle nawet zginiecie na... Jak widać, bardzo dużo karm. Zaraz Wam pokażę, jak ja. Są tutaj tylko dwa smaki, dlatego że naprawdę na sklepie już było dużo rzeczy wykupionych. No i już Wam pokażę, jaki smak. Z drobiem i z cielęciną, a to jest o smaku królika. I takie były tylko dostępne. Ja bym kupiła w sumie inne smaki dla Mai, bo zazwyczaj kupuję inne. Ale no, akurat te były dostępne. Ona często właśnie jest o smaku indyka karmę. To mi najczęściej chyba kupuje, jeżeli jest dostępna, ale no nie było, więc jej kupiłam takie. I tych karm jest 12, 6 o smaku, który widzieliście i 6 o innym smaku. Maja, będziesz miała co jeść przynajmniej. I ostatnia rzecz z paczki jest to sucha karma Brit Care. Dla piesków miniaturowych, ta bezzbożowa o smaku właśnie łososia i królika. Czyli ta sama karma, którą Majka je już od naprawdę bardzo dawna. Sonia też je tą karmę, bo też w komentarzach raz mnie pytaliście, co je Sonia, więc Sonia nadal je też tą karmę. No i to chyba już wszystkie są zapasy, bo to już była ostatnia rzecz, ta karma. Jeszcze te przysmaki, jak które już Wam pokazałam. I to jest już na czas epidemii. Majeczka jest obkupiona. Nie mogłam tutaj tylko tej kostki położyć, bo bałam się, że Majka zje, jak ją tutaj położę. Tak się prezentują nasze zapasy. A cena tych karm z Animondy pasztecików kosztuje chyba jedna sztuka 3,50. A ja teraz dam Majce jeść i dam jej tą karmę mokrą, którą jeszcze miałam wcześniej kupioną. O tak, tu jak widać Maja drapie łapką właśnie, żeby już dostać jedzonko, tak więc już Ci otwieram i daję. Zaraz będziesz jadła, tak. Tutaj dam jej w kuchni jedzonko. Jest u mnie trochę pochmurno, więc przez to może być ciemno. Zobaczcie, jaka Majka wygłodniała.
Maja, czy ktoś cię goni, że tak szybko jesz? Cię nie goni, możesz iść powoli jak chcesz. Nie spieszy mi się, żeby się zjadła tak szybko. Bardzo byłaś głodna? Maja, nie jest aż tak dużo, bo się tak sztusisz. Nie musisz się martwić, kupiłam ci zapasy na czas epidemii. Nie braknie. Mój żarłok. Nawet miskę wylizała. Wodę też jej wymieniam, bo miała trochę brudną. Nie wiem, prawdopodobnie Zuzia dzisiaj wychodziła, jak mnie nie było i nabrudziła. Przed chwilą właśnie zrobiłam sobie popcorn. Dzisiaj tak wieczorem właśnie. Oj, tylko strasznie gorąco, dopiero wyjęłam z mikrofali. Chyba i tak sobie do miski właśnie przełożę, bo ja wolę jednak z miski. Tylko muszę poczekać, jak chwilę ostygnie. Mój głodomorek przyszedł, jak tylko poczuła popcorn, to od razu leci. Wszystko by zjadła, to co ja. Co, Majeczka? Chciałabyś? Przesypujemy. I zobaczymy, czy to wystawiłam, czy odpowiednio długo siedział w mikrofali, czy nie. Chyba nie spaliłam. Więc fajnie. Widzisz, Majeczka? Jedzonko już mamy, to teraz jeszcze jakiś film trzeba sobie włączyć. Na wieczór przyłączasz się? Dobra, dam ci jednego. Chociaż sobie pokorn to chyba pieski mogą od czasu do czasu, nie jest jakiś bardzo taki szkodliwy. No w ogóle słyszałam, że takie na przykład w porównaniu do chipsów to pieski mogą popcorn, ale no oczywiście nie w jakichś ilościach, tylko tak jak kilka damy, to nic się nie stanie. Nasza miejscówka już gotowa. Kocyk, popcorn i jeszcze Majeczka, która już idzie, i jeszcze jakiś film. A wy w komentarzach piszcie, jak spędzacie wieczór. Pożegnać, a już niedługo będę szła spać. A tutaj jeszcze Majka mi przyniosła zabawkę w ogóle do łóżka, nie wiem w sumie po co, ale no nieważne. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.